Szczęść Boże, witajcie kochani, miło was znowu widzieć. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o sprawie, myślę, że w dużej mierze kluczowej, jeśli chodzi o nasze tegoroczne pielgrzymowanie. Zawsze pojawiał się w rękach pielgrzymów i w tych, którzy duchowo pielgrzymowali, taki przedmiot, który nazywaliśmy książeczką duchowego uczestnictwa. W tym roku zmieniliśmy trochę formułę, jeszcze wam nie pokażę, jak materialnie to wygląda, ale nazwaliśmy ten materiał zeszytem pielgrzyma do duchowego uczestnictwa. Przez rok pracowaliśmy nad książką, która będzie taką pomocą, by każdego dnia aktywnie uczestniczyć w pielgrzymce. Będzie to wyglądało w ten sposób, że każdy dzień będzie przedstawiony, jak wygląda na trasie, jak wygląda w diecezji. Będzie zawarta ciekawostka dotycząca danego dnia, będzie wprowadzenie w temat. Na każdy dzień będą rozważania różańcowe, będą rozważania do koronki, będzie bajka na zakończenie dnia, będzie droga krzyżowa, z której będzie można skorzystać w któryś piątek w czasie trwania pielgrzymki. Będzie świetnie opracowany śpiewnik. Każdy dzień też będzie przypominał o tym, jaka konferencja będzie do wysłuchania na YouTubie. Słowem, mnóstwo ciekawych rzeczy. Te zeszyty duchowego uczestnictwa będzie można dostać na spotkaniach pielgrzymkowych u waszych przewodników. Będzie można je dostać w dniu pielgrzymowania, kiedy będziecie zapisani wcześniej u przewodników na trasie. I co najważniejsze, będą do dostania w parafiach. Naszym diecezjalnym kolporterem udostępnimy je księżom proboszczom, których bardzo też serdecznie zachęcam do tego, żeby zaproponować to swoim parafianom jako bardzo taka duchowa i mocna przygoda tego wakacyjnego czasu, żebyśmy mogli wszyscy razem tę niezwykłą drogę przejść i w niej uczestniczyć. Bardzo was do tego zachęcam, a przebitki z tego, jak ta książeczka, ten zeszyt duchowego uczestnictwa wygląda i co tam będzie można znaleźć, znajdziecie na końcu tego filmu. Bardzo wam dziękuję już teraz za zainteresowanie i mam nadzieję, że będziemy mogli właśnie w ten sposób łączyć się i w naszej modlitwie, i w naszej drodze. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, pa, pa. Śpiew, modlitwa, drogę umila, pod sobą.